Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Filipson12, witam was w kolejnym odcineczku z serii Rodzinne Gospodarstwo. Kolejny i ostatni odcinek pierwszego sezonu. Dzisiaj odcinek dłuższy niż zawsze, bo to są żniwa lubinu, bo rzepak już skosiłem. No i teraz kosimy lubin. Ostatni odcineczek. Sezonu pierwszego, sezon drugi już niedługo, bo w poniedziałek 23 grudnia, dzień przed Wigilią, i do 6 grudnia lub do teraz muszę sprawdzić w kalendarzu w telefonie, to dojadę do końca, to się zaczyna, lub do codziennie, no bo jednak przerwa świąteczna, ferie, będzie można ponagrywać i mordy. Tylko proszę was, nie piszcie mi, że dźwięki, znowu z dźwiękami coś mieszałem, nie mieszałem z dźwiękami, tylko jest mikrofon nowy, zakupiłem nowy mikrofon. Jeszcze ustawienia nie mam dobrze ustawionego, bo prawdopodobnie mam nadzieję, że będzie ok, bo teraz mikrofon na ramieniu mogę sobie ustawić bliżej, dalej i będzie teraz, mam nadzieję, petarda już. Tutaj coś mija, wyszedł, ale to zaraz. To nie było, cofnę i wykoszę, żeby już GPS nie tak jeden poprzeczniak będzie. Co jeszcze mam nowego? To statyw pod kierownicę. I powiem wam tak, jeśli zamierzacie kupić statyw pod kierownicę, stojak, o tak powiem, polecam. Na Media Arenie jest Media Arena sklep. Jest taki fajny. Tam zamawiałem właśnie za 420 zł chyba z przesyłką. Mnie to wyszło płatne oczywiście przy odbiorze. Także no kurczę, no polecam. Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy kupywać, czy nie, to ja mogę zapewnić, że kurczę, to co teraz kurczę, pedały coś jakiś piątek. To co teraz przybyło, tu się męczyłem, no gniotłem się przede wszystkim, no bo klawiatura, myszka, to wszystko, skrzynia, panel, kierownica, a teraz no baja, nie? Ludzie, naprawdę, zamierzacie kupić, to nie rozmyślajcie, czy to się opłaca, czy nie, opłaca się. I uwierzcie mi, że jest całkiem inna gra z takim czymś, ma mikrofon, mam nadzieję, że jeszcze lepszy będzie. Od tego wszystkiego, od starego na pewno, jeśli jest lepszy mikrofonu. No komputer, jak słyszycie, głośno chodzi, ale to już tak dostaję na tej serii w kość, że hej, no po prostu są lagi z FPS-y, no przy nagrywaniu maksymalnie 40-50 FPS-ów, bo teraz lagu jakiś, ale to był, to jest max FPS-ów, które osiągnął na tej serii. A na tamtej to jest całkiem inna baja. To znaczy tak, poza nagrywaniem 120, no 60 fps. Ustawiam limit 60 fps, bo to jeszcze OpenFM sobie włączam, to. No i mi leci muzyczka w tle i to. Także no 60 ustawiam sobie maksimum, a tutaj spadki FPS-ów są odczuwalne i to naprawdę odczuwalne. A co do kombajnu, no bo kurczę, taki kombajn, nic nie powiedziałem, kombajn nie jest mój, kombajn jest wypożyczony, jak widzicie
na koncie pieniążków już też prawie nie ma, bo no, co Was będę oszukiwał, poszło to na przyczepki, poszło to na parę innych rzeczy, poszło to na wymianę siewnika, poszło to na wymianę rozsiewacza, także kasy trochę poszło, no 200 coś tysięcy, no ale wszystko będzie oczywiście wyrównana kasa i Scania jest też z naczepą, druga to jest Scania, to nie jest ta sama co kiedyś była, co jechałem po maszynę z młodego rolnika z tej dotacji, to jest druga Scania mojego brata, którą mi pożyczył. To jest nowsza, to znaczy ten sam model, ale model, ta sama marka, to wszystko to samo, tylko silnik jest mocniejszy w tej Scanie, także tutaj już naprawdę ta Scania jest petarda, a pożyczył mi ją z tego względu, że tak, tutaj Lubin będę nie targał jeszcze. Ale to Lubin, jak ma, włączyłem, tu jest kurcze pieczone. Lubin jak Lubin, ale transport tego Lubinu na Małopolską to jest wyczyn, bo tutaj Lubin jest po 3, nie całe, a tam 3200 bez problemu. Dlatego tam będę ten, tak samo rzepak, tam wszystko będę wiózł. Man jest jeszcze taki, on stoi na biogazowni, bo tam koło biogazowni to się ostatni rzepak, tam jest man jeszcze do rzepaku, także no jest naprawdę maszyn trochę. Teraz na sejwie, no bo kurczę, trzeba czymś to wywieźć, wszystko przewieźć. No i tam jeszcze jest jedno pole do skoszenia i słoma do sprasowania. Także tak, tutaj zostawię rolnikowi jęczmień prawdopodobnie. Zobaczę jeszcze, z nim się skontaktuję, czy będzie chciał pokosić, czy nie, no bo kurczę, tak czy tak siana na tym zarobia. Słoma tam jest do prasowania, to wyszło na sieczkę. Także nie wiem, czy mi się opłaca to ciąć. Dobra, te mijaki na koniec poprawię. Tutaj to koło sklepu też na koniec poprawię, żeby na odcinku z tym się nie mieszać. I przyjadę na drugie pole, no bo trzy pola do skoszenia na odcinku, także jest coś, no dużo do roboty. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze ustawiony, że będzie mnie dobrze słychać. Wiem, się tylko martwię, bo kurczę, widzę faktycznie, że przy starym mikrofonie więcej miałem zielonych kresek, jak mówiłem, wskaźnika tego. No a przy tym, no zobaczę, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze. Nie będę tym się na razie martwił. Mordy. Życzeń Wam jeszcze nie składam, bo życzenia Wam już złożę 24 grudnia, jak na odcinku, który będzie oczywiście z drugiego sezonu już. Była mapa zimowa. Była mapa zimowa. Ale niestety ogarnąłem ją samemu, ale zaczęła się mi bugować. To, co tam się porobiło, to nie chcielibyście tego widzieć. Bo naprawdę masakra mi tam wyszła z tą mapą. Dlatego daję sobie luz z mapą zimową. No, będzie po prostu bez zimy w farmingu. Nie udało mi się zrobić tego, a na przyszły rok w 20 wtedy już. Nie wiem, jak to będzie, co to będzie, ale myślę, że coś uda mi się jeszcze skleić do 19. Wrócę nam kilka odcinków z zimy. Kurczyki wyłączymy. Model mam takiego na wskazie 50% dźwięk i 80% dźwięki, bo buty to też petar.
kolejna naczepa z modu, która ma jakby kolizję taką u góry, że nie widać tego, że to leci. Mafia Solids też już było to na kilka. Nie będę chyba komentował. No i nagrywam ten odcinek ostatni już z tego save'a, z tego sezonu. No trochę szkoda mi jest, bo naprawdę pola są konkretne. Zobaczycie tamte pola, bo tam dopiero wiecie, że jest kurczę drugi sezon dotarda. Mijaczek. No, mam takie mijaczki. Na szczęście żadnych prac pożniwnych nie muszę robić. Tam coś jest już na tamtym gospodarstwie uberowane, widziałam, ale tutaj nic nie będę robił, bo no, rolnik powiedział, że nie muszę robić. Jeszcze teraz czekam na przelew kasy. Przelew kasy od właśnie gospodarza, który będzie ode mnie to gospodarstwo kupywał. No bo przelew kasy ja przelewam wtedy za tamte gospodarstwo, bo tam wpłaciłem na razie 50 tysięcy zaliczki. I przelewam jeszcze 450 tysięcy gospodarzowi, bo na tamtym gospodarstwie już jest kilka moich maszyn. I także poszedłem z nim na taki układ, że ja mu wpłacę zaliczkę, a on mi pozwoli już tam maszynki trzymać. Ciekawe, ile tej soi jest. Nie mam tego, jak kurczę, bo jak myślicie, ile jest? Nie. Bo ja obstawiam tak z dwie łódki takie, jak są tutaj. Bo jeszcze są dwa pola tej soi. Co jeszcze? A, mordy. Czemu nie było odcinków tyle? Bo miałem problem z kanałem. YouTube zabrał mi kanał. Trzymali go przez tydzień. Nie wiem czemu. Nie wiem z jakiej to okazji. To znaczy, nie wiedziałem, bo teraz już wiem. Nie będę mówił, bo to jest śmieszne, jak dla mnie. Śmiechu warte. I tyle. Ja na ten temat powiem. Bo to jest moim zdaniem chora sprawa, za co miałem ten kanał zabrany, ale to nie tylko ja, bo słyszałem, że to jeszcze kilka innych youtuberów, takich większych, też miało ten problem. I teraz jak to wygląda? Teraz nie zabiorę tego, bo mniejsza z tym. Damy go do tej. Nie, z jednej strony była mijaka, z drugiej. Te mijaczki po odcinku poprawiam wszystkie, żeby kurczę nie nabijać tyle. Po polu tym kombajnem, poza odcineczkiem, to będzie się pobawić, pokosić. Na tym polu dokańczać pola wszystkie. 14 minut odcinka. Generalnie odcinek już byłby kończony, ale nie, bo jeszcze jedno pole machniemy, dwa pola na odcineczek, tak myślałem zostawić, by było dobrze. Dobrze, skusimy jeszcze to pole, to będzie mniej problematyczne. Kończymy tą serię. Kurczę, powiem wam, dziwnie tak. Przyczynia nie wyka. Szamy, gdzie piesy wyłączymy, ją przestanę dzwonić. No to pole już jest puste. Nie wiem. Tutaj nie ruszamy, nie widziałem nawet. Trochę sypie, to nie powiem. Tam wysypałem dwa niecałe zbiorniki. Zaraz trzeci będzie wysypania. Nawet dobrze to sypie. Dźwięki. Trzeba sprawdzać co jakiś czas oczywiście.
nie gram na słuchaweczkach mobilnych. Jest tak gorąco. A okno uchylę, to zaraz będę w samochodzie. Ale chcę mi się. Trochę popróbowałem ten mikrofon, niby było ok. Zobaczymy, jak to się okaże w praktyce. Ktoś przyjechał i tak na się słucha. Na pewno jakiś ciężarowy samochodzik. Zapraszam tych poprzeczniaków, mordy mu nie opłacam. Ma być, nie tutaj. Ten wyższy jest. Przyciski mi się pierwszy raz po... O! Tutaj jest ten man, jak widzicie. O! Nie chcieliby się widzieć nie Holanda, gdzie on stoi teraz. Gdzie trójka? Gdzie stanie się? Nie wiem, bo takim zestawem nie powinno się po polu jeździć, ale ile to ma koni, to za głowę byście się złapali. Nie wiem, czy grał, to jest możliwe, żeby to nie było. Ale patrzcie po polu, ile pójdzie po polu? 9 dni? Chrypka mi. Usypać to ładnie. 20 minut odcinka, 18. No nie wiem, jak to będzie, czy to było. Uda mi się jeszcze na tym odcinku. Trochę kurczę, tak średnio bym powiedział. Z tym tym ciekawe, po ile jest Lubin. To spada cena. Mordy. Bo mi będzie to ciężko wyrenderować, żebyście to widzieli w weekend, bo nagrywam to w piątek. Jeszcze dzisiaj chciałbym to wyrenderować, żeby w sobotę to wrzucić, a w niedzielę mieć chwilę odpoczynku, bo w sobotę będę musiał jeszcze nagrać pierwszy odcinek z drugiego sezonu. Także mordy, ja tutaj obkaszam, wykaszam wszystkie pola i powiem wam, w drugim sezonie ile sypnęło tego Lubinu. No a teraz trzymajcie się, do następnego. Cześć.